Hej, z tej strony Q, a to jest Elden Ring. Jak widzicie, drzwi w końcu otworzone. Możemy sobie tam wejść i zobaczyć rozmowę z Gideonem. Zobaczymy, co nowego nam powie. You've received the wisdom of the two fingers, have you not? Tak. Then I bid you welcome as a true member of the Round Table. I am known as Gideon Ofnir, as a tarnished who wishes to stand before the Elden Ring and become Elden Lord. I am accumulating knowledge to be all-knowing. You now belong to a select group of fellows. As such, I ask that you remain constant. You'll be after more great runes now, eh? Then as your fellow, allow me to divulge a little knowledge. The inheritors of the great runes, the shard bearers, we of the Round Table know the location of five of them, including the one you defeated. Godric the Grafted, Lord of Stormvale. General Radahn, who fought Melania and her rot to a standstill in the Caelid Wilds. Praetor Rykard, Lord of the Volcano Manor of Mount Gelmir. Morgott, the Grace Given, Veiled Monarch and Lord of Laemdel. And Rennala, Queen of the Full Moon, ruler of Rhea Lucaria's Academy. You'll still be after more great runes, won't you? Oczywiście. No i proszę bardzo, zobaczcie, ile my tu mamy wiedzy. Może najpierw zapytajmy o Nefeli, czyli o jego rzekomą córkę. I understand you've been speaking to Nefeli. She's my daughter. I took her in when she lost the guidance of grace. Though a mere axe-wielding barbarian, her youthful credulity suited my purposes. So I put her to work. Do not hesitate to employ her. Should her services benefit you? Despite her looks, she is more than capable in the press of battle. To prawda. To prawda. Pokazywała, że tam potrafi sobie radzić dobrze, jak walczyliśmy z Godrickiem. No dobrze, posłuchajmy o Godricku, o władcy, którego już zgładziliśmy. So, Godric the Grafted, Lord of Stormvale. Despite being the blood of Godfrey, first Elden Lord, he's a grotesque old fool grasping for power. His castle lies upon the cliff to Limgrave's northwest, but I suspect you know that well enough already. So, despite being the... Dobra, powtarza się. Okej. No to posłuchajmy o Radahnie. Kim był Radahn? Albo kim jest Radahn? General Radahn, the famed Red Lion and Scourge of the Stars, is a ferocious warrior. He fought Melania and her rot to a standstill in the Caelid Wilds to Limgrave's east. And now Caelid has been engulfed by the Scarlet Rot. Even approaching the region is no mean feat. I've heard survivors of Radahn's army are still in the wilds, staving off the rot with fire. And if it's true, I suspect Radahn is still there as well, in Caelid. Though, I doubt he much resembles his former self anymore. No dobrze, dowiedzieliśmy się, że Radahn walczył kiedyś z niejaką Malenią, o której aktualnie nie wiemy nic, oprócz tego, że ona walczyła z nim i dysponowała jakąś zgnilizną. No i w końcu doszło do impasu, czyli wychodzi na to, że no jak sama nazwa mówi, chyba nie było zwycięzcy jakiegoś takiego definitywnego. W każdym razie nie wiadomo, co z Malenią, czy ona przeżyła, czy nie przeżyła, ale wiemy, że Radahn przeżył. I Ofnir powiedział, że tutaj, że ten Radahn zapewne gdzieś się kryje w Caelidzie, do którego oczywiście pójdziemy, ale to jeszcze w swoim czasie pozytywnie. No dobra, posłuchajmy o Rykardzie, sędzia Rykard. Praetor Rykard is the lord of the Volcano Manor on Mount Gelmir. He is a ruthless justiciar who commands a company of inquisitors, reviled for his serpentine demeanor. The volcano, Mount Gelmir, lies in the west of the Altus Plateau, the realm of the Erd Tree. It was the stage of the most appalling battle in the entirety of the Shattering. Rykard has committed the grave sin of blasphemy, marking himself as an enemy never to be forgiven.
Okej, Rykard popełni jakieś grzechy wielkie, ciężkie, bluźnierstwo i tak dalej. No i ogółem jest panem jakiegoś wulkanicznego dworu na płaskowyżu Altusa na zachodzie. Dobrze, dobrze. Dobrze wiedzieć. Morgoth. Kim jest Morgoth? Znamy Margita. Czy to jakieś powiązania? Morgoth the grace given is lord of Lendel, the capital city. It lies at the foot of the Erd Tree, in the east of the Altus Plateau. But the two fingers forbid us from venturing there, until we've acquired enough great runes to repair the Elden Ring. Okay. Set your sights elsewhere for the time being. The Veiled Monarch can wait. No dobrze, czyli żeby do Morgotha dojść, musimy więcej run zebrać, aby ogółem dwa palce pozwoliły nam się dostać do stolicy. Dobrze wiedzieć. Czyli o Morgocie na razie zapomnijmy. I została jeszcze jakaś Renala. The Academy of Rhea Lucaria lies to Limgrave's north, towering over the mist-laden lands of Liurnia. Renala is queen of the Carian royals, who govern the Academy. But Renala herself is no demigod. Her beloved Radagon left her to become Queen Marika's second husband, taking the title of King Consort. The great rune dwells within the amber egg that was Radagon's gift to her. No proszę, proszę, Renala nie jest półbogiem tak jak reszta, ale jest posiadaczem odłamka, który dostała od Radagona w jakimś jaju. Trzeba będzie jej to jajo wyrwać z rąk. Dobra, i on powiedział o tej Renali, że ona znajduje się w Liurni. A może już wiecie, a może jeszcze nie wiecie, ale Liurnia to jest następna kraina, do której się właśnie będziemy udawać. Więc koniec końców, chyba najszybciej spotkamy właśnie Renale. No dobra, jesteśmy znowu tutaj, zamek burzowego całunu, no i lecimy do przodu. Ten dalej kopie Godricka, a niech se kopie. Wejdźmy do tych drzwi, zobaczmy co tam się kryje ciekawego. Proszę bardzo, nagle jesteśmy w miejscu, gdzie nie możemy atakować. Trochę dziwne, zważywszy na to, że tutaj nikogo nie ma. Ale nie zawsze tu nikogo nie ma. W przyszłości się tu pojawią nawet aż trzy osoby. Ale to, zostawmy to w przyszłości. Jeszcze nie odkrywajmy tych kart. Chodźmy sobie dalej. Co nasz inkwizytor dzisiaj spotka? Co go spotka? Takie dziwne dość miejsce. Możemy sobie zeskoczyć na dół. Proszę, proszę. Jakiś przedmiot. A tutaj mamy jakiegoś ducha, którego bolą oczy. Służko, droga służko, gdzie jesteś? Proszę, weź moje winogrona. Okej. Winogrono Shabririego. Co to jest? Pożółkła, ropiejąca gałka oczna chorego. Pożółkłe, sączące się oko niedołężnego. Powierzchnia jest wyschnięta, a wnętrze gąbczaste. Podobnie jak duże, przejrzałe winogrona. Daj niewidomej służce, by poprowadzić ją w kierunku odległego świata. Okej. Niewidomej służce. Dobra, jak znajdziemy jakąś niewidomą służkę, to możemy jej takie oko dać. No dobra, no to wychodzimy. A tu jeszcze drabinka była, nie zauważyłem jej wcześniej. No i dobra, i proszę bardzo, wychodzimy. Wita nas wietrzna pogoda. Jeziorna Liurnia. A kogo my tu mamy? Dzień dobry, albo może raczej dobry wieczór.
Is someone there? My name is Hayata, and I'm journeying in search of the distant light. If I might be so bold as to ask, would you donate any Shibriri grapes in your possession to me? My eyesight has been weak since birth, you see. I can't tell which way I'm supposed to go next, but when I eat one of those grapes, I can feel a distant light in the back of my eyes. It will lead me to my true duty as a finger maiden. Okej, okej. Nie mamy i tak co zrobić z tym winogronem, więc dajmy jej to. Oh, many thanks to you. Now I can feel the distant light once more. You are most kind indeed. May the blessing of the fingers be upon you. No i dostaliśmy gest, dziękuję. You are most kind indeed. May the blessing of... No dobra, dałem jej te winogrono Shabririego. Poczekajmy może sobie do poranka. Bo chciałbym tak zacząć tutaj tą krainę, tak żeby tak ładnie, słonecznie było. Zobaczymy, czy pogoda mi dopisze. Wow, kto się tam pojawił? Widzieliście to? A ona zniknęła. Kopelat, stary znajomy! Good to see you, master. Do you remember me? Bok, the demihuman. Oczywiście. You helped me before and retrieved my sewing needle. Please, master, allow me to serve you as your seamster. Okay. I can't make nothing from scratch, but I'm happy to make adjustments to your garments. Okay. Czyli zobaczcie, możemy zmienić sobie to na to. Tutaj pelerynkę możemy zdjąć. A zdejmijmy, zobaczymy, czy to będzie ładnie wyglądać. No dobra, teraz wyglądam trochę jak debil. Master, I was wondering, do you ever make adjustments to your garb yourself? I would well rather you let me do the job when possible, please. I don't ask anything in return, you know, and well, I am your personal seamster after all. Oh, please do be. No dobra, także tak, u niego możemy teraz na przykład w tym miejscu i jeszcze w przyszłych kolejnych miejscach możemy sobie zmieniać ciuchy. Nie wszystkie, ale czasami możemy odpinać sobie te pelerynki albo jakieś inne elementy. No ja teraz wyglądam jak debil, no ale powiedzmy, że okej, okay, Inkwizytor się zgodził trochę tak pochodzić, żeby Bok rzeczywiście czuł się potrzebny, bo jakbym odrzucił jego zaloty, to pewnie by mu się przykro zrobiło, prawda? Także dobra, na razie możemy chodzić jak debil. W sumie czemu by nie? Nie wygląda może to jakoś mega debilnie, ale ten biały kaptur no tak troszeczkę zbyt pogodny jest. Ale okej, okay, pogoda dopisuje. Możemy cisnąć. Jakbyśmy poszli teraz do tyłu, czyli w sumie tam, wzdłuż tej drogi, to byśmy wyszli tutaj koło zamku, tu. I ja wam pokazywałem, że tędy da się dojść, omijając cały zamek. Więc można ominąć cały zamek i tak dalej, ale no. Jak ktoś chce, to omija, jak ktoś nie chce, no to nie omija. No i dobra, i chodźmy dalej. Tutaj mamy kościół, tu mamy jakieś groby. Chodźmy może najpierw na groby. Oho, mamy tutaj pierwszego oponenta. Dostał z boskiego złotego miecza. Ten też. Ten też. Zwój Akademii. Coś jeszcze tutaj mamy? Oprócz tego, że mamy piękne widoki. Co nie? Ślicznie to wygląda wszystko. A tutaj mamy zamek, który przeszliśmy wcześniej w kilka odcinków. No, duży zamek, prawda? Da, dostaliśmy zwój Akademii. Ktoś tu, coś tu jeszcze się na mnie czai, czy już nic? Chyba już nic nie ma. No dobra, to chodźmy w takim razie do kościoła.
Kościół Iris. Święta łza, żeby ulepszyć nasze butelki. No i zobaczmy, mamy jakiegoś NPC-a. You're tarnished, aren't you? Then, perhaps you could spare some runes. Believe it or not, I studied Plinstone sorceries at the Academy of Rhea Lucaria. For a small donation, I'd be happy to share my knowledge. Aha, czyli dasz mi informację za głupie 10 run. Wydaje mi się, że się opłaca. Well, bless you, bless you. You're a true saint. My name is Topes. Presuming you're interested, I can teach you sorceries, as promised. Only, none of them are particularly great. No i dobra, i on tu uczy tutaj jakieś takie podstawowe pociski, łuki. Wydaje mi się, że z tymi czarami zaczyna astrolog. Nie jestem pewien na 100%, ale tak mi się coś kojarzy. I tutaj jeszcze światło gwiazd, czyli po prostu oświecamy sobie drogę. Oświetlamy sobie drogę. Porozmawiajmy z nim jeszcze, zobaczmy czegoś, może on czegoś chce. Apologies, friend. I'm afraid my meager sorceries are no match for your generosity. Oh, right. I can tell you what I know about this place. O. That should help a bit. Słucham. You've seen that structure to the north, towering over the water. Tak. That's the Academy of Rhea Lucaria, where we study glintstone sorceries. Only its doors have been closed for quite some time now. After they declared they wouldn't interfere with the shattering, the Academy cast repelling seals on the east gate leading to the capital, and the south gate leading here. As you might have guessed, the seals are still active, making entry to the Academy impossible without a glintstone key. And so I'm stuck here. A fledgling sorcerer with little chance of acquiring a key. When they cast the seals, I'd just popped out. And now I'm uprooted from my place of learning. O właśnie, znasz Selen? Bo ja ją spotkałem. You've taken an apprenticeship with Selen. Well, that is something. Selen was well known. The most promising sorceress in the history of the Academy. I followed her at school. But there may as well have been an ocean between us. But Selen was expelled from the Academy, accused of unthinkable treatment of certain sorcerers, under the name of the Graven Witch. I still don't believe the accusations. The illustrious Selen would never do such things. Why not find yourself a glintstone key? Without one, you can't pass through the Academy, and you'll never reach the Erdtree capital. And if you find an extra glintstone key, perhaps, once you've tied up all your loose ends, and I can be very patient, would you consider donating it to me? I know it. I'm a bluntstone. Nary a hint of talent for sorcery, but still, my place is at the Academy. Dobrze, jeśli znajdę jakąś wejściówkę, przejściówkę, klucz czy coś takiego, co pomoże ci się dostać do Akademii, to dam ci, nie ma sprawy. Ale wiesz. No i dobra, no i spotkaliśmy tutaj, jak widać. Spotkaliśmy niezbyt zdolnego czarodzieja, który już nie jest w Akademii i chciałby się tam z powrotem dostać. No dobrze. No dobrze, poszukajmy, czy coś tu jeszcze jest gdzieś na tych wzgórzach na przykład? No nie bardzo, nie bardzo, nie bardzo. Poznajecie te miejsce? Dobra, zobaczmy sobie tutaj. Tutaj widzę, że jest kolejne groby, więc pewnie będą znowu trupy. I to czarujące trupy. O, wow. O, wow. Ajdź. Ale mi przywalił mocno, nie? Mocniejszy ziomek. Dobra, porobieni.
Na szczęście porobieni. Czy ktoś tu jeszcze wstanie? No, widzicie? To już jest nowa kraina. Tu już nie są przelewki. Tutaj szkielety zaczynają czarować jakieś swoje mroczne magie. To może być niebezpieczne. Patrzcie na te piękne widoki. Co nas tam czeka? Co nas tam czeka? Świetny widok. No nic, lecimy. Lecimy stąd. Zejdźmy sobie na dół. I przejdźmy już do tej właściwej eksploracji. Tutaj jest ten kościołek. Tutaj sobie możemy zeskoczyć. No i dawajcie drogą w dół. Zobaczymy, gdzie mnie to zaprowadzi. Tutaj mamy jakiś obóz. Spróbujmy sobie ten obóz wyczyścić jakoś w miarę możliwości. No ten rapier szybki jest, ale kurde, trochę mi się wydaje, że powolny strasznie. Znaczy, co ja gadam, szybki, ale powolny, what? Szybki, ale słabe te obrażenia ma, prawda? Okej, wbijamy to z moją ekipą. Ekipa porobiona. A tutaj co mamy? Książka z przepisami mistrza błyskamieni. Proszę, proszę. A w ogóle co ja, ja oddałem ten, bo jakoś tak zapomniałem, nie przywiązałem do tego uwagi. Wielki odłamek błyskamienia, szybki odłamek błyskamienia. Więc można to dać jakiemuś doświadczonemu czarodziejowi i wtedy nauczymy się tych rzeczy. Tutaj jeszcze mamy dzwonek, dzięki któremu dostaniemy cienkie kości i dużą kość bestii. No i jeszcze dostaliśmy sobie tutaj... O, proszę bardzo, pierwsza nowa książka jakaś z przepisami mistrza błyskamieni. Dzięki temu będziemy mogli zrobić kukuł czy błyskamień. No dobra. Dobra, 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 spoko. To lecimy dalej. Tutaj mamy jakieś drzewka. Jakieś takie jeziorko. Tam widzimy łaskę i jakieś ognisko się pali. Patrzmy to. Dzień dobry. You're new around here. Surprised you found me in my little nook. No matter, no matter. Your money's as good as anyone else's. Why don't you take a look at my wares? Oh, but don't ask me how. Okej, co ty tu masz ciekawego? Zobaczmy, zobaczmy. A więc tak, latarenkę ma, ale ja już mam. Tutaj zobaczmy, po tym patchu jakiś czas temu dodali kupcom właśnie takie kamienie do kupienia. Więc jakby ktoś chciał, to sobie może kupować jak najbardziej. Mamy Kowalski 1, Kowalski 2. Tutaj mamy przepis nomadów, co dostaniemy za to? Kryształowa strzałka, czaroodporna suszona wątroba i strzała odłamków. Kupimy sobie to oczywiście. Dobra. Tutaj mamy estok, czyli taki rapier, który jest mocniejszy niż ten, który ja aktualnie mam. Nie wiem, czy go będę używał, ale kupię sobie go chyba na przyszłość, tak mi się wydaje, wiecie? Ogólnie mamy tutaj uzbrojenie astrologa, mamy
kostur astrologa. Jakby ktoś chciał właśnie, to tutaj może sobie kupić kostur, gdyby się zdarzyło, że ktoś jeszcze nie ma w ogóle kosturu. To można albo tutaj kupić kostur, albo na przykład w płaczącym półwyspie zabić tą taką... tego takiego bossa od pół ludzi i tam też dostajemy kostur. No a ogółem to mamy tutaj, widzicie, no... noszona przez tych, którzy patrują się w kosmos. Odczytują oni los gwiazd i podobno są spadkobiercami błyskamiennych czarodziejów. Niestety jednak nocne niebo nie jest już kołyską losu. Tarcze... okej, okay, tarcza, nie ma żadnych jakichś większych opowieści. No i dobra, no i tyle. To ja sobie kupię to. Dziękuję. Do widzenia. O, więc tak, doszliśmy już trochę na mapie, ale mapy dalej nie mamy odkrytej, co jest strasznie irytujące. Dlatego pociśniemy sobie tutaj, przypominam, to jest znacznik, że tutaj jest mapa. Pociśniemy sobie tam i ogarniemy temat z mapą, ok? Tutaj mamy jeszcze jakieś dziwne, no właśnie, pułapki. Okej. A co jest piękne w kosturach? W kosturach jest coś takiego pięknego, zobaczcie. Blokuje i atakuje równocześnie. Widzicie? To jest właśnie piękne w kosturach. Możemy blokować i atakować równocześnie, więc jak ktoś preferuje balkę taką bardziej defensywną, to to jest idealne. Można robić tak właśnie z rapierami. Powiedziałem przez chwilę coś innego? Nie powiedziałem rapiery? Mogło mi się pomylić, przepraszam. W każdym razie tak, to jest piękne w rapierach. Że... O kurde, tutaj jest... Do tego są niesamowicie szybkie. Au, ale żeśmy się walnęli nieładnie. Leci dobitka z bomby. No i mamy mapę. Wschodnia Liurnia. Co to oznacza? To oznacza, że mamy mapę wschodnią, proszę bardzo. Odblokowało nam się tutaj cała ta droga. Aż do końca Liurni. Cała wschodnia Liurnia. Można tutaj powiedzieć nawet, że to jest część północnej, więc idealnie. Idealnie. I będziemy sobie teraz ten fragmencik badać. Ewentualnie może jeszcze skoczę tutaj. No ale ogółem będziemy się zajmować wschodnią Liurnią, no bo w końcu dostaliśmy do wschodniej Liurni mapę jako pierwszą, więc chodźmy dalej. Au. No nie powiem, ten mieczyk mi się wydaje mega słaby. Też macie takie wrażenie? Może ja sobie zobaczymy teraz, jak zadziała ten miecz. No, tym mieczem też tak. Jest trochę mocniejszy. Nie jest dużo mocniejszy, ale jest trochę mocniejszy. Tylko, że nie będziemy mogli atakować z tarczy. Dobra, tutaj mamy ziomeczka. Chodź tu. Ziomek, chodź tu. Musisz tak skakać. I na co ci to było? Powiedz mi, kolego.
Tutaj ogółem może być niebezpiecznie, wiecie? Tam mamy jeszcze oprycha. Tu jest łaska. Aktywujmy sobie ją. O, tu mamy przedmiot jeszcze. O, proszę. Co mi to daje? Zamrażający smar. No i świetnie. No i świetnie. To się może kiedyś przydać. Tylko co ja do tego potrzebuję? Potrzebuję do tego kryształowych pączków, tak? Nie, sorry, to nie jest to, przepraszam, to jest to. Potrzebuję do tego kryształowych pączków. Okej. To się kiedyś zrobi. Kiedyś tam się na pewno zrobi. Ognistych mamy ile? To zróbmy sobie może jeszcze... A nie, bo to są, to, czekajcie, ze sznurkiem. Tych mamy 5. A, spoko, to ja mogę biegać z tym dalej tutaj. Co ja zrobiłem teraz? Przepraszam bardzo. Pyk. Pyk. Weźmy sobie ten smar ognisty. No i dobra, i chodźmy. Mamy tu w miarę bezpiecznie. Tam widzę jakiegoś oprycha. Może spróbujmy go bombą potraktować, ale widzę, że mogę sobie wezwać tutaj ziomków. Wezwijmy ziomków. Możliwe, że to jakiś gruby obóz. Ładnie. Oh no! Ta bestia jest niesamowicie niebezpieczna czasami. Trzeba uważać. Au. Au. Auć, 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 auć. Dobra, mamy to. Bestia pokonana na szczęście. Jednego szkieleta straciłem, ale to nic. No, było niebezpiecznie, było niebezpiecznie. Tam przez chwilę widziałem, jak się tuż za rogiem czaiła na mnie śmierć. Kamień Kowalski, trójeczka, proszę bardzo, ładnie. Da, co my tu mamy? Mamy tutaj jakiś portal. Zaraz sobie go ogarniemy, tylko najpierw chciałbym jeszcze pozwiedzać sobie te ruiny. Kto wie, może tutaj coś będzie ciekawego w tych ruinach jeszcze. Nie jestem do końca pewien, nie pamiętam tych ruin tak dokładnie. No ja w każdym razie pamiętałem, że jest ten oprych taki. Ten mobek jest bardzo, bardzo nieprzyjemny. Działa na niego święta magia. Bardzo fajnie. W sensie nawet leczenie. Nawet jak będziemy się leczyć na przykład jakimś zaklęciem i on będzie bardzo blisko, to on z tego naszego leczenia dostanie obrażenia. To jest całkiem, całkiem ciekawe. Dobra, ogółem widzę, że nie widzę tutaj nic takiego, żadnej jakiejś piwnicy. Możliwe, że mi się wydaje, albo że nie zauważyłem. Trudno, jakbyście jakąś znaleźli tutaj piwnicę, dajcie znać. Tutaj jeszcze jest jakiś ten. Lilie. O, hopsa, hopsa, no dawaj, hopsa, hopsa. O, tu mamy piwnicę, jednak jest piwnica. Tylko jeszcze tą wieżę chciałem zobaczyć, czy tutaj coś
Nie ma w tej wieży nic ciekawego? Chyba nie. Dobra, zobaczmy, co jest w piwnicy. Może coś ciekawego schowali przede mną. Halo, halo? Kościotrupek, idziesz? Chodź. Pilnuj mnie od tyłu, ja otwieram drzwi. Co my tu mamy? Skrzynia. A w skrzyni? Dzwonek przyzwania upiorów? Zużywa punkty skupienia, by zadzwonić dzwonkiem i zwołać polujące upiory. To się skaluje z inteligencją i z wiarą. Zobaczmy sobie to. Widzicie, to jest ten dzwonek, którego używali przed chwilą, żeby mnie zabić. On tam ile? 7 many bierze, tak? 7 many, no i można sobie tym spamować i spamować. No spróbuję, może pokorzystam sobie parę razy, bo w sumie nie używałem. Ja przeważnie nie używam takich pierdół. Ale kto wie, może to się okazać całkiem przydatne. O, mamy pierwszego chętnego, tak? No nie powiem, całkiem mocne. W sensie jako taka broń, wiecie, na szybko, żeby sobie strzelić jakieś pociski z bliska. I akurat mamy za dużo many. Świetne. Jest to świetne. Dobra, zostawimy sobie na razie te ruiny w spokoju. Jak mamy z czasem? Z czasem mamy tak, okej. Okej. To wiecie co? To zaczniemy sobie zwiedzać może. Odpalam sobie tutaj teraz, tak? I teraz tak, zaczniemy od dołu. Czyli odtąd. Spadamy z tego jeziora, na razie. I idziemy sobie pozwiedzać normalnie od dołu, żeby to miało jakieś ręce i nogi, nie? Czyli musimy wejść tam na górę. To chodźmy tędy. Ja lubię tak, wiecie, po kolei, tak żeby nie skakać po tej mapie tak raz lewo, raz prawo, raz coś tam. Tylko po prostu zaczniemy sobie tą wschodnią ogarniać od południa, nie? I będziemy szli powoli w górę. Potem dopiero przeniesiemy się na jezioro. A dopiero na koniec na zachód. Także tak mniej więcej to będzie rozplanowane. O, tu mamy jakąś łaskę, zróbmy sobie ją. A w sumie nawet mogę sobie usiąść, odpocząć, żeby zregenerować moje strudzone mięśnie. No i dobra, lecimy na południe. Co my tu mamy? Jakaś ekipa do ogarnięcia. No i dobra. Tam jest kolejna ekipa do ogarnięcia. I to taka duża ekipa. Ale odpoczywają. Dlaczego odpoczywają? Co oni tutaj robią? Myślę, mi się wydaje, że powitamy ich tutaj specjalnie. Kamień kowalski, trójeczka, nice. No. Mamy go. Cicho bądź, nikt cię nie usłyszy. Stary, spokojnie. O, słoneczniki się zawsze przydają. Dzięki temu możemy robić te święte rzeczy, a te święte rzeczy są super pomocą na nieumarłych.
No i dobrze. Tam mamy... O, tam mamy trolla i mamy za trolem wóz. Okej. To już widzę, co tu się podziało. Tutaj jeszcze mamy pełno trupów, których nie ja zabijałem. Czyli oni tu mieli jakiś problem z... Z wozem. Coś tu się podziało nieprzyjemnego dla nich. A ten troll taki biedny tutaj sam został. Jak nie zaczepi, to nie będę go zabijał. Zaczepi, tak? No dobra. Au. Ale mocno przywalił. Wrócisz się kiedyś? Czy nie bardzo? Chyba nie bardzo. Mam za sobą ten miecz. No, nareszcie się przewrócił. Ten miecz na zwykłe mopki jest ok, ale na takie większe to widocznie brakuje mu trochę tutaj obrażeń. I to jest bardzo widoczne. To jest bardzo widoczne. Dlatego za niedługo chyba zmienię broń. Przydałoby mi się coś z krwawieniem, bo jak ja tak będę robił taki bardziej tankowaty build, to raczej super dipsów nie będę miał, ale zobaczymy, jeszcze pomyślimy. Co my tu mamy? Drzewna włócznia, no i spadł jak grom z jasnego nieba tutaj. Spadł chyba znak od jakiegoś boga albo półboga. Aby chyba poużywać tej włóczni, coś mi się wydaje. Nie dość, że zasięg większy niż rapier, to do tego jeszcze, z tego co pamiętam, ta włócznia tak jest, ma skalowanie z wiarą. Minus jest taki, że zręczności nie brakuje, ale to tylko jednego punktu, więc może bym sobie dał ten jeden punkt w zręczność i jakoś to będzie. Spróbujmy może tak zrobić. Zobaczcie. Złota włócznia z motywem drzewa, używana przez rycerzy zatrudnionych jako strażnicy pałacu w królewskiej stolicy Leyndell, zadaje święte obrażenia. Władanie nią wymaga nadzwyczajnej zręczności. Ta wielka włócznia może wykonywać serię pchnięć pomimo swojego dużego rozmiaru. Okej. To chyba zaczniemy używać za niedługo. No dobra. Czy coś tu jeszcze mamy ciekawego? Tutaj mamy plamy krwi, więc raczej tutaj nie ma nic ciekawego. Tak mi się wydaje. Świetlik? O, dobra. A właśnie, a tutaj nie było nic na tym? Nie, tylko napis. Dobra, no to spadamy. No to teraz od tego momentu możemy cisnąć na północ, prawda? Także pociśnijmy sobie tutaj, może tym boczkiem. Sobie pobiegnijmy, zobaczmy, czy tutaj niczego nie ma. O, tam mamy jakieś przejście, zejście, wejście. No dobra, przyjrzyjmy się temu. Którędy się tu schodzi? Gdzie my teraz jesteśmy w ogóle? A, jesteśmy przy tej łasce, tak? A tu mamy balony. Te balony opłaca się rozwalać, bo dzięki temu będziemy mieć... Runy. Widzicie? Runy szóstki lecą z tego.
Siema. Czy to był jedyny piesek? Nie, tam jeszcze jest. Jakaś pułapka pieskowa. A nie, to nie jest pies, dobra. Okej. Mamy kolejną runkę, super. No i gdzie my tu mamy zejście? Tam jest to zejście, tak? Ale którędy się to tam schodziło? Bo tu widzę, że tak troszeczkę stromo tutaj jest. Jak się zastanawiam, którędy tam zejść, kurde. Jak myślicie pozytywnie? Macie jakiś pomysł? Czy nie macie pomysłu? Tam widać przedmiot, ewidentnie tam jest przedmiot. Może tam jest jakiś tunel, żeby tym tunelem tam zejść na dół, kto wie? Kto wie? A może tędy po prostu? O, tutaj jest na mapie pokazane. Chyba tędy trzeba zejść, tak mi się wydaje. Dobra. To ja tego nie będę szukał tutaj przejścia, po tej stronie. Tam widzę, że jakiś snajper siedzi na tych ruinach. Ogarnijmy sobie tego snajpera. Okej, snajper ogarnięty. O, siema, drugi. Dobra. Okej. I tam jeszcze idzie trzech. Trzeba na nich uważać, oni potrafią być niebezpieczni, naprawdę. W sumie to nawet sporo ich tutaj jest. To ja się może zakradnę i spróbuję ich wyjaśnić w taki, wiecie, fajny sposób. Szalony sposób. No. Tak. Średnio wyszło. A przez to, że oni mają jakby podwójny łuk, dwa łuki mają, to potrafią naprawdę bardzo fajnie strzelać z tych łuków. To jest niesamowicie groźne. Czekajcie, spróbujemy się tutaj schować w krzakach i zaraz zrobimy im niespodziankę. Dobra, jeden przeżył. Patrzcie, zepsuł się. No i mamy ich. Jakoś wyszło. I tam jakiś dropik. Ktoś za nam biegnie? Tak. Jakaś psina. Jakaś psinka chciała mnie tu pozamiatać. Tam kolejna jeszcze. Dobra. Siema, ekipa. Aj, myślałem, że kurde, tak fajnie bym z krzaków wyskoczył. Dobra, i co my tu mamy ciekawego? Pióra burzowego jastrzębia. I trupa. No dobra, jesteśmy tutaj, tu są jakieś ruiny. Okej. Na te ruiny pójdziemy sobie w następnym odcinku, więc tutaj jeszcze może pobiegnijmy w tym kierunku zobaczyć. O, mamy kryształowy pączek. Czyli będę mógł robić te smarowidła. Lotka. No nic, dobra, zmierzajmy może ku tym ruinom tam. Zobaczymy, co tam ciekawego w tych ruinach słychać. I wydaje mi się, że na razie będziemy się żegnać. O, tutaj mamy jeszcze aż 5 ziomków. Czekajcie, spróbuję ich jakoś rozpykać mądrze. Nie wiem, czy mi to wyjdzie. No ale spróbujmy. Uwaga.
No, jakoś poszło. Jakoś poszło. Jakoś się udało. Dlatego opłaca się mieć jakiś taki właśnie atak obszarowy. I ten ogień szalony robi naprawdę super robotę. Pozytywni. Dziękuję za dzisiaj. W następnym odcinku będziemy się tam zakradać w te ruiny. Zobaczymy, co tam się kryje. Ogarniemy sobie te ruiny. Potem pójdziemy sobie tutaj na ten bok. Spróbujemy tam zobaczyć, co tam się chowa przed nami. No i będziemy powolutku iść na północ, na północ, na północ. Zobaczymy, dokąd dojdziemy. Tutaj widać już na horyzoncie, że jest jakaś boska wieża. No i tak się ogółem prezentuje nam tutaj wschodnia Liurnia. Dajcie znać, czy już biegaliście po tym miejscu, czy jeszcze dopiero przed wami jest to miejsce. I równie dobrze możecie napisać w komentarzu, czy już, jeśli już biegaliście, to jak wam się podobała ta kraina? A jeśli dopiero zaczynacie biegać, no to jakie macie pierwsze wrażenia odnośnie tej krainy? Czy lepiej niż w Pogrobnie, czy gorzej? Dajcie znać, jestem ciekaw waszej opinii. A ja się z wami żegnam, zapraszam na przyszłość. Trzymajcie się, hej!